Alan Wake powstał w 2010 roku, a został stworzony przez studio Remedy, które sławę zyskało dzięki legendarnemu Maxowi Payne'owi. Zmieniono całkowicie klimat, między innymi porzucono nowojorskie meliny na rzecz cichego górskiego miasteczka. Sama gra ewidentnie wzorowała się słynnym serialem Twin Peaks, a cała historia jest podzielona na 6 serialowych epizodów, gdzie każdy ma swoje zakończenie. Oryginalnie Alan był tytułem ekskluzywnym na Xboxa, po 2 latach ukazał się na blaszaki, a od jakiegoś czasu jest również na PlayStation w wersji remastered. To mega unikatowa produkcja, w której gameplay jest przeplatany scenkami filmowymi, z kozacką ścieżką dźwiękową, z kozackim klimatem grozy i tajemnicami, które czekają tylko na to, by je odkryć. I need to take this. Wprowadzenie jest bardzo proste. Jako znany pisarz udajesz się na urocze wakacje do spokojnego Bright Falls w stanie Washington wraz ze swoją kochającą żoną Alice, która chce pomóc Alanowi odblokować się i ponownie zacząć pisać przynoszące fortunę książki. Alice jeszcze nie zdążyła rozpakować swoich majtek, kiedy zostaje porwana przez jakąś ciemność. Natomiast pisarzynie urywa się film i to od razu na cały tydzień, po czym rusza z misją odnalezienia żony. Nie chcę nic spoilerować, dlatego powiem tylko, że gra kręci się wokół wspomnianej ciemności, która powoli pochłania Bright Falls razem z jej wieśniakami, a Alan próbuje ich oświadomić o jej istnieniu, przy okazji z nią walcząc bądź przed nią uciekając. To jedne z wielu podobieństw do serialu Twin Peaks. Do odcinków wprowadzają zawsze klipy z nazwą miasta, które ma swoje mroczne sekrety od wielu pokoleń. W Twin Peaks katalizatorem jest tajemnicze morderstwo Laury Palmer, a w Alan Wake'u zaginięcie jego żony Alice, więc mamy kolejny mianownik. W Twin Peaks mamy odklejoną vlogerkę, a w Bright Falls poznajemy równie pojebaną starszą babkę od żarówek. Man, you can hurt yourself in the dark. Są też naleciałości z Twilighta od Stephena Kinga, a sam Alan parę razy o nim wspomina. A początkowe widoki wyglądają jak żywcem podpierdolone z filmu Lśnienie. Jest też niejaki Pat Main, który też jest wzięty z Kinga. I Alan Wake to ewidentny anagram. Kiedy przestawisz nieznacznie litery, wyjdzie Weak Anal. W kryzysie naszego wierszokletę wspiera jego menadżer, a zarazem najlepszy kumpel Barry, któremu podkłada głos ta sama osoba, co winie mu Cognitive Max Payne 2. Barry Wheeler, his agent. You'll fucking pay for this, Russian, you'll fucking pay. Jest też lokalny szeryf Sarah Breaker, która bierze stronę Alana, a nawet mu wierzy ze względu na własne doświadczenia. Idąc dalej w historię, w jaki sposób bym cię skrzywdził, ponieważ sam ją musisz odkryć. Będziesz się świetnie bawić, jak przy dobrym serialu z odcinka na odcinek. Stay right where you are, Mogę się jedynie przyjebać, że fabuła niczym nie szokuje, nie ma żadnych ukrytych motywów i gra się jak po sznurku. Twórcy dosłownie informują o tym, co się zaraz wydarzy, dzięki znajdźkom w postaci stron powieści. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. Cutscenki nie pozostawiają żadnych znaków zapytania, poruszają wszystkie aspekty, a nawet więcej, i wiesz na przykład, co niektórzy mieli na śniadanie, albo jaki jest ich ulubiony film. Każdy odcinek kończy się czymś wielkim, a zaczyna się przypomnieniem poprzednich faktów. Previously on Alan Wake. Nadaje to całości czegoś wyjątkowego, ale też fajnie dzieli rozgrywkę na sesyjki przy konsoli. Wyczulone ucho wyłapie, że voice acting czasami jest z dupy, a przerwniki potrafią być dziwne. Mimika twarzy z kolei bywa wręcz beznadziejna, jak dla przykładu wiecznie zjarany ziołem Ray Alice. Przeciwnikami są opętani przez ciemność okoliczni mieszkańcy, dzierżący przeważnie różnorakie siekierki, chcący zabić Alana za wszelką cenę. By się ich pozbyć, trzeba najpierw wygnać z nich ciemność za pomocą latarki czy granatu błyskowego, a następnie wykończyć po bożemu rewolwerem, shotgunem albo karabinem myśliwskim. Nie ma czasu na szukanie dla nich lekarstwa, więc pozostają jedynie ołowiane kulki. Każdy atak opętanego można wyczuć i jeżeli zrobi się w odpowiednim momencie unik, to włącza się swojego rodzaju filmik w zwolnionym tempie. Przeciwnicy różnią się szybkością oraz wielkością, czasami w ciebie czymś rzucą albo sprzedadzą kombosa.
Mechaniki eksterminacji się nie zmieniają, a jedynie ci więksi wymagają większej ilości światła. Za pomocą odpowiedniego przycisku można skupić promień światła na celu, by pozbyć się z niego ciemności szybciej. Nie do końca ma to sens, bo w krótkie sekundy kończy się bateria i tak latarki przecież nie działają. Później, kiedy w jednym momencie potrafi wyskoczyć nawet 5 spoceńców, to czułem się jak te sympatyczne panie z paroma murzynami w filmach dla dorosłych. Na szczęście są też flary, które w takich sytuacjach ratują dupę Alana. Świetnie też działa rakietnica, która robi z opętanymi istny rozpierdol. System walki jest powtarzalny, zabrakło mi również celownika i trzeba polegać jedynie na promieniu światła z latarki. Po paru godzinach nauczyłem się tym posługiwać sprawnie, ale to chyba nie powinno tak wyglądać. Nie ma też znaczenia, w co strzelasz, nawet headshoty nie robią żadnej różnicy. Co bardzo mnie dziwi, bo w Max Payne odgrywało to wielką rolę, zwłaszcza jeśli ładowało się kulkę w łeb. Dziwne, że zdecydowali się w Alanie zrobić w tej kwestii krok do tyłu, ogółem się gra trochę siermiężnie, ale obwiniam za to Xboxa. Przy paru akcjach aż opadły mi ręce. Remedy bardzo szybko wyczerpały się pomysły na przeciwników, więc dosłownie zaczęli rzucać Alana meblami, przyczepami, taczkami czy beczkami, które ożywały dzięki wszechobecnej ciemności. A walka z tymi przedmiotami to niesamowita chujoza. Jest też boss bulldozer, a później kombajn. Jeśli zastanawiasz się, czy fajnie się świeciło w nich latarką, to nie. Są też nawiedzone chmary kruków, które również trzeba nakurwiać z latarki. Pojawiają się znikąd i będą tak wylatywać przez całą kampanię. Po dwóch takich akcjach staje się to nudne jak gibający się rezus. W pewnym momencie wierszokleta traci wszystkie bronie, a Remedy spawnuje 7 przeciwników. Trwa to kilka minut, ale tak się wtedy wkurwiłem, że chciałem tą grę usunąć. Zresztą Anal Wake traci wszystkie gnaty zawsze na koniec odcinka, więc nie ma sensu żałować sobie rakietnicy czy flar, bo i tak wszystko się idzie jebać. Okay. Pamiętnym fragmentem gameplaya są dzieci starych bogów z muzyką w klimatach AC/DC. Podczas dobrej rockowej muzy na scenę wdzierają się opętani z każdej strony, a Alan musi obronić swoją pozycję, w czym pomaga mu również Barry sterujący oświetleniem i jest to chyba najlepsza część tej produkcji. Byłem nawet podjarany i świetnie się bawiłem. Później już zapomniałem o tych wszystkich babolach i niechlujstwach twórców. To nie jest idealna gra, ale momentami jest mega epicka i te wady, które wcześniej wymieniłem, tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Za pierwszym razem tytuł ten wydaje się mega długi, ale już drugie podejście mocno skraca ten czas. Później wersję na PlayStation 5 skończyłem w jakieś 5 godzin, a zaglądałem w różne kąty. Zakończenie gry nie wyjaśnia do końca wszystkiego i pojawiły się 2 małe DLC dla ciekawskich badaczy tajemnic Bright Falls, ale raczej ich nie polecam. Są bardzo przytłaczające i zrobione na siłę. Każdy z nich trwa jakąś godzinę, są przy tym bardzo powtarzalne i nie oferują nic nowego. Trzeba często walczyć w małych pomieszczeniach, gdzie nie ma pola do manewrów. Zwykły rewolwer to za mało na pojawiających się przeciwników, więc strzela się kopytami bardzo często. Pytanie, po chuj coś takiego wydawać? W dodatku i tak nic się po prawdzie nie wyjaśnia, a te 2 epilogi zostawiają po grze gorsze wrażenie. Serio, dajcie sobie z tym spokój, chyba że nie macie co ze sobą zrobić i jara was analny Wake. Podkreślam jeszcze raz, że to nie jest idealna gra, ale klimat, narracja oraz gameplay tworzą finalnie tytuł, obok którego nie powinni przejść obojętnie sympatycy horrorów pełnych akcji i strzelania. Zwłaszcza, że w tej kategorii nie ma zbyt wielu dobrych produkcji. Alan Wake jest teraz w plusie za darmo, a na horyzoncie druga część, więc jest to opcja, którą powinieneś się zainteresować, jeśli nie jesteś strachliwy.
Dzięki, że oglądałeś do końca. Jeżeli film się podobał, to zostaw łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału oraz innych filmów. Serio, jeżeli nie graliście, to ściągnijcie sobie Alana Wake'a. Jeżeli przebniecie przez te mechaniki, które są dosyć siermiężne jak na dzisiejsze czasy, to myślę, że gierka wam się bardzo spodoba. Z mojej strony to już wszystko. Cześć i trzymajcie się. Hej!